Hej, witajcie, jestem Michał Wolfram, a to jest kolejny odcinek z Open Computer, który do Was przesyłam. Dzisiaj wchodzimy sobie na serwer i spróbujemy zrobić jakąś integrację z Redstone'em. Jak widzicie, nasz komputer sobie już działa, szkielet też działa, ale akurat szkieleta nie będziemy w dzisiejszym filmie wykorzystywać. Więc zależy nam dzisiaj, żeby zdalnie sterować Redstone'em z poziomu Open Computers. No i dobra, co będzie nam do tego potrzebne? Możemy użyć do tego albo karty Redstone'owej, która sprawia, że komputer jest w stanie emitować sygnał Redstone'owy z różnych swoich stron, tak jak domyślnie jest w Computer Craft'cie. No dokładnie taka. To jest pieru pierwszego. Jest w stanie emitować Redstone'a z różnych stron samego komputera. Jest też tieru drugiego. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy zrobić trochę inny rodzaj automatyzacji. Chcielibyśmy sterować czymś, co znajduje się poza komputerem, ale w obrębie jednej sieci. Zróbmy sobie taki case, zbudujmy sobie powiedzmy jakiś domek niewielki. Powiedzmy, że będzie to nasz skarbiec. Będzie nam przydatny właśnie redstone, będzie nam przydatny kabelek i chcielibyśmy ten domek móc sobie zdalnie otwierać i zamykać. Zrobimy to starodawną metodą, czyli wsadzając tutaj kostkę redstone'ową, albo najpierw zrobimy jeszcze coś takiego. Rozkopiemy to odrobinkę i ze wszystkich stron damy latarenkę, która jak się w naszym Minecraftie nazywa? Redstone Lamp. I zobaczymy, jak jesteśmy w stanie sterować poszczególnymi stronami naszego Redstone I.O., czyli interfejsu wejścia, wyjścia redstone'owego. Będziemy musieli jedną stronę zostawić niepodłączoną, tylko i wyłącznie po to, żeby tą stronę móc podłączyć do komputera. Zrobimy to tak. Podłączę to tak, to jest... Będę musiał odpowiedzieć tak, tak, a super. Na razie tak to podłączę, bardziej jako proof of concept niż jako rozwiązanie PLCA. OK, jest to już w naszej sieci i o ile się nie mylę, komputer już powinien wiedzieć o tym, że coś do niego podłączyliśmy. Żeby zacząć jakiekolwiek programowanie, mamy dwie możliwości. Albo wpisujemy edit, spacja na przykład redstone lua. Aha, no oczywiście najpierw musimy mieć system zainstalowany. Zrobimy sobie install, bo ten system uruchomił się z dyskietki, a dyskietka jest w trybie tylko do odczytu, więc nie jesteśmy w stanie wprowadzać ani jakichkolwiek zmian. Natomiast, żeby móc sobie edytować rzeczy, musimy ten system z dyskietki, konkretnie tej dyskietki, która sobie jest tutaj, w tej stacji, na dysk twardy naszego komputera. Więc musimy sobie to instalować. Jest instalator wbudowany, nie musimy się bawić w przenoszenie plików, jakieś dodatkowe operacje, wystarczy napisać install i teraz mamy komunikat, czy zainstalować OpenOS. Jest i on teraz sobie zarządza tą instalacją. Jak widzimy, kopiuje sobie pliki z dyskietki, z kropki, czyli z bieżącego katalogu generalnie, do MNT, do zamontowanego dysku tego 42D, który jest zamontowany i tam sobie te pliki nowe tworzy. Niebawem de facto powinien się system zainstalować. OK, instalacja została wykonana. Teraz komputer pyta nas, czy chcemy zrestartować go. Dajemy yes. Chyba zbutował się już z dysku twardego. 42. Ok, to się podmontowało. Zobaczymy, jaki identyfikator ma nasz dysk twardy. Nasz dysk twardy ma 42D, więc 42D jest zamontowane jako główny wolumin, czyli to mówi nam, że system operacyjny jest uruchomiony w dysku twardego, a dyskietka jest podmontowana jako zewnętrzne urządzenie. Tej dyskietki już nie będziemy potrzebować. Wyciągniemy sobie ją i OK. Komenda clear czyści nam ekran. Jesteśmy już w home i tutaj sobie utworzymy plik. Są dwie możliwości, albo na przykład tworzymy sobie plik redstone lua i tutaj... O, nie mamy za dużo pamięci, bardzo słabo. Spróbujmy dodać mu trochę pamięci, bo on się teraz pluje, że nie ma wystarczająco dużo pamięci, żeby sobie mógł odpowiednio wydajnie podziałać. Damy mu dwie kostki trochę lepszej pamięci. No, wykrzaczył się, no bo raczej nie powinniśmy mu tak wyjmować pamięci. Każdemu komputerowi nie powinniśmy wyjmować pamięci RAM. Po prostu niektórym komputerom da się wymienić dysk twardy na poczekaniu, ale RAMu nie powinno się żadnemu komputerowi wymieniać. Ewentualnie w mainframe'ach, gdzie macie bardzo dużą redundancję, no to da się to z jakimś tam skutkiem wymienić częściowo, ale od tak to nie za bardzo. No, edit redstone lua. No i mamy edytor pliku. Spoko. Tutaj sobie piszemy. Tutaj mamy test.
Robimy sobie Ctrl S, tu zapisuję. OK. A Ctrl W wychodzi. OK. Aha, nie mamy tutaj winie. No nie mamy. Musimy pracować w tym standardowym edytorze. No i spoko, da się. Już moje przyzwyczajenia BIM-owe się włączają. Ctrl W wychodzimy. To jest pierwszy sposób pracy z językiem Lua, z pisaniem programów w Open Computersie. Drugi sposób to jest po prostu odpalamy sobie interpreter Lua i to jest i możemy pracować z językiem Lua wprost i od razu widzieć rezultat działania w tym narzędziu. Potrzeba nam dzisiaj połączyć się z API-em Redstone.io. Mamy tutaj na stronie dokumentacji Open Computers napisane, że korzysta to z tak zwanego komponentu Redstone'a. No i to jest coś takiego, że jest komponent name Redstone i tutaj są metody, które pobierają input, pobierają output i to na przykład pobiera siłę naszego Redstone'a, która jest wydzielana, to analizuje siłę Redstone'a, który przychodzi do komputera. Tutaj mamy ustawienia outputu. Bundlet to jest to, jeżeli przychodzi do naszego komputera wiązanka kabli z innego moda. Tego tutaj nie mamy, więc nie jesteśmy w stanie na tym operować. Więc dobra, teraz potrzeba nam zidentyfikować nasze komponenty, bo potrzebujemy dowiedzieć się, jakie aktualnie komponenty podłączone są do komputera. Pokażę Wam na przykładzie, co się stanie, jeżeli będzie podłączony jeden Redstone. Komponent Redstone set output sides. I to było sides jako normalne? Tak, jako na przykład left. I tutaj jest moc Redstone. Spróbujemy sobie dać na 7. No i patrzcie. To jest lewa strona naszego komponentu redstone'owego. Czyli żeby drzwi się otworzyły, to potrzebujemy zrobić front. Być może front, ale zaraz sprawdzimy, jakie są dostępne strony. Sides left, sides right, sides bottom, ale da się też na przykład south. Wyłączymy sobie tą stronę i spróbujemy sobie strony świat. A, czyli że... Aha, dobra, czekajcie, bo to było na 0. Wyłączymy sobie tego lefta i teraz zrobimy sobie south na 7. South, okej. Okay. Okej, no to czyli strona jest północna, ta, która powinna otwierać i zamykać nam drzwi. I tutaj co jest zwrócone? To jest zwrócone moc Redstone'a, jaka była do tej chwili. Wyłączymy sobie tam ten south. 0 i patrzcie, pokazało nam 7, że poprzednio była 7, teraz już jest 0. Czyli teraz de facto nasze drzwi powinny być otwarte. Super, są otwarte. Spróbuję sobie ten redstone w miarę jakoś karnąć. Podczas modernizowania budynku odcięłem na chwilę komponent od sieci, ale okazało się, że ten komponent cały czas podtrzymuje swój sygnał. Ten komponent redstone'owy cały czas wytwarza output. Spróbuję zrobić jeszcze tak. Dokładnie tak, cały czas wytwarza output. Pomimo tego, że jest odłączony od sieci. Znów się czegoś dowiedziałem, to mnie cieszy. Podłączymy to teraz tędy, ciach, ciach, ciach. Nic się nie zmieniło, ponieważ redstone cały czas był podłączony. W sensie komponent cały czas istniał i został zniszczony. A jak długo komponent istnieje, tak długo po ponownym podłączeniu kabla on będzie widziany do naszego komputera pod swoim poprzednim adresem. I teraz spróbuję zmienić ustawienie tego komponentu. Zobaczymy, czy drzwi się zamkną. Specjalnie zostawię tak, żeby trochę były te drzwi widoczne tutaj gdzieś po prawej stronie. I zrobimy sides north 0. Konsternacja. Co jest? Drzwi się nie zamknęły, ale lampka się nie świeci. Czyli że coś tutaj jest nie do końca tak. Teraz są drzwi zamknięte. I teraz zobaczymy, co się stanie, gdy dam z powrotem sides 7. Jest, drzwi się otworzyły, lampka się świeci, ale drzwi się nie zamykają. W taki sposób odkryłem buga w Open Computers. Sprawdzę to jeszcze w drugi sposób, bo coś mi tutaj ewidentnie śmierdzi. Spróbuję postawić po prostu tuż nad tym elementem drzwi. Czy one się otwierały i zamykały? Tak, 0, to jest 7, powinny się otworzyć. A teraz się zamykają. Czyli coś ewidentnie było skopane z jedną stroną. Po długich próbach doszedłem do następującego schematu. Na szczycie Redstone.io postawiłem pochodnie i przekazywałem sygnał w górę. Nad tym wszystkim umieściłem drzwi, które zamykały się i otwierały po otrzymaniu sygnału dotyczącego strony górnej. Ale my jesteśmy głupi. A raczej ja jestem. Drzwi są nie na tej kratce. I okej, i działają nam otwierane drzwi. Teraz potrzebujemy zrobić jakąś automatyzację, żebyśmy byli sobie w stanie dotąd dotrzeć i te drzwi, żeby nam się odpowiednio otworzyły i zamknęły. Zróbmy to tak, sobie to zabudujmy. I spróbujmy zrobić sobie jakiś jednolinijkowy program. Ten program będzie otwierał drzwi, czekał 5 sekund i potem je zamykał. O ile pamiętam, w Lua poszczególne instrukcje oddzielało się średnikiem.
Istnieje taka komenda jak OSSIP, na przykład 5, czyli czekanie 5 sekund. I potem component redstone set output CDStop 7 na przykład. Z tym, że kolejność musimy tutaj troszkę podmienić. Tutaj będzie 0, a tutaj będzie 7. 2, 3, 4, 5. Super, udało się, fajnie. Więc pierwsza jakaś tam integracja z redstone'ami już za nami, natomiast... Okej, zrobimy sobie taki komentarz. Na Ctrl D się wychodzi. Okej, zrobię sobie z tego screena i przepiszę to do programu. Edit redstone Lua. Okej, zrobimy sobie tak. Local component. Oj, coś nam tutaj się krzaczy. Ale to się nam wciskało, czy co? Czasami w Javie po prostu zdarzy się zbugowanie podczas podłączania się do skrótów klawiszowych. Okej, local, okej, Ctrl S, zapisaliśmy, wychodzimy. Uruchamiamy program. Okazuje się, że w OpenOSie już istnieje program redstone.lua. Jest trochę prostszy w obsłudze niż nasza API. I teraz mi to mówisz. Ale jego wyższość zobaczymy już niebawem. Jeżeli dany program istnieje już w systemie, a my tworzymy sobie dodatkowy program o takiej samej nazwie, możemy go uruchomić przez dodanie przed jego nazwą kropki i slasha. To odniesienie się do pliku, który istnieje w bieżącym katalogu. Takie odniesienie używane jest również w Linuxie i Unixie. O, super. No i to nam działa. Jak widać, jesteśmy też w stanie manualnie sterować redstone'em za pomocą redstone'a, na przykład tam top 7, top 0. Ale dzięki temu, że napisaliśmy sobie redstone.lua i oczywiście mój Vim tutaj wchodzi, jesteśmy sobie w stanie, jak widzicie, przypisać krótszą i bardziej chwytliwą nazwę, na przykład ten red, na przykład myside, do tego, co sobie tutaj piszemy, to wiecie, z programowania zmienne i tego typu sprawy. Teraz spróbujemy sobie zrobić coś mniej typowego. Spróbujemy wykryć, czy użytkownik stanął na płytce naciskowej, na przykład... która sobie będzie tutaj. Albo naczynać się jakiś przycisk, który będzie gdzieś tam dalej. Zróbmy tak. Przycisk będzie na tej ściance po lewej stronie. Ten przycisk będzie włączał otwarcie drzwi. Szybkośmy. Tutaj coś takiego. Teraz jak się to robiło? Ale możemy zrobić na przykład tak. Na średnią. Ale możemy to zrobić na przykład tak. I redstone dochodzi do naszego komponent API'a. I teraz będziemy chcieli sprawdzić, czy użytkownik nacisnął przycisk. Będziemy musieli sobie zrobić jakieś monitorowanie. Spróbujemy zrobić sobie jakąś pętlę. Albo na przykład event. Event jest o tyle lepszy, że on sam wysyła nam informację o tym, że coś się dzieje, zamiast monitorować ciągle to za pomocą pętli i tym samym nadwyrężając nasze komputery w Minecrafcie, jak i te rzeczywiste. Sygnały wysyłane przez OpenOS. A czy nasz redstone jest w stanie wysyłać sygnały? Pewnie, że jest. Tylko, że nie jest to aż tak dobrze opisane, jak mogłoby się wydawać. O, popatrzcie. Jest coś takiego jak redstone changed. I spoko. I to będzie nam w stanie potem otwierać drzwi do naszego skarbca, czy tam pomieszczenia, jeżeli uzyska sygnał z tego guzika po lewej stronie. Teraz tylko musimy wiedzieć, która to jest strona. Więc, dobra, zaimplementujemy sobie to. Przyda nam się podkładka do pisania. Local event require event local. Pusta zmienna. O co chodzi z pustymi zmiennymi? Chodzi o to, że ta funkcja, która przekazuje event, podaje nam kilka rzeczy na wyjściu. I te rzeczy mogą się nam przydać, mogą się nam nie przydać. Musimy je wszystkie przyjąć, ponieważ one są odpowiednio ponumerowane. Nie możemy sobie niestety wybrać, że chcemy mieć tylko jedną czy tam drugą rzecz. Natomiast jeżeli czegoś nie będziemy używali, oznaczamy tą rzecz jako pustą zmienną. Wtedy program oznacza, że tego nie będzie potrzebował, ale przyjmuje, żeby zachować kolejność. Sas. Jednak to działa troszeczkę inaczej. Z tego, co widzę, modem message, zobaczymy, trochę się to zmieniło. Zamiast tego naszego fajnego redstone changed, musimy zrobić coś innego. Local address nas nie interesuje. Site nas interesuje. W sumie tylko nowa wartość. New value równa się event. Pull redstone changed. Tam to sobie tak zrobię. I teraz if new value równa się 10, then redstone set output, komponent redstone set output, side stop 7, OSSIP 5 i znowu ustawiamy output tylko na 0 and
i to powinno elegancko nam zadziałać. Nie jestem w stanie tego zablokować, żeby było cały czas na topie. Ok, zobaczymy, czy to pójdzie. Jednak nie poszło, ale program się wyłączył. Zrobimy tak. Print new value. Spacja, dwie kropki, spacja. Ok, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nowa wartość 0. A old value? Print old value 4. Ok, zobaczymy jeszcze raz, jak to tam było napisane. Ale wszystko się zgadzało. Ok, spróbujemy sobie zrobić, jeżeli old value równa się 4, to... To się drzwi powinny otworzyć i poczekać 5 sekund i się zamknąć. Super. Super, Ansko, to mnie bardzo cieszy. Teraz trzeba zrobić jakąś pętlę. Tylko dlatego, żeby program się nie wyłączał, kiedy już wykona swoją procedurę i czekał na kolejne naciśnięcie guzika. Ok, wystarcza nam do tego taki while true. Spróbujemy zrobić sobie po prostu while true i zobaczymy, na ile to nam wystarczy. Powinno zadziałać, a jednak nie. Aha, nie ma do. While true do. Zapisujemy, wychodzimy. Redstone 2. No i powinno to zadziałać. Powinno to zadziałać tyle razy, ile nam to będzie potrzebne. Fajnie. Zarejestrujemy sobie jeszcze drugi event. Sygnał naciśnięcia na klawiaturze. Ten sygnał zarejestruje, że naciskamy spację i otworzy nam drzwi. Albo na przykład naciśniemy S i zarejestruje otwarcie drzwi. Oczywiście nie możemy teraz tego sterminować. Zrobimy to wyłączyć i włączyć. Tak, ale to jest też dobra sprawa, bo dzięki temu na przykład ja mam jakiś program, który prosi o podanie hasła, a nie zostanie on tak szybko ubity. Tak jak na przykład w Computer Craftcie. O, i zrobię tutaj bipa na przykład. Tak było na tym teraźniejszym Message of the Day. Jeszcze tego pożałujesz. Spróbuję zrobić tak. Może to puszczę nawet w dwóch wątkach. Tak jak było opisane tam w API wątków. Local thread, input. Thread, ok. To jest require, a nie input. I teraz zrobimy sobie local input thread. Mamy thread, tam input thread. I to musimy sobie zaindentować, czyli porobić wcięcia. I to jest nasz pierwszy wątek. Teraz musimy zamknąć wątek tutaj. And i zamykamy nasz jeden thread. I teraz zrobimy sobie drugi wątek. Local keyboard input thread. Thread create function while true do local event require. W sumie, wiecie co? Ja zrobię po prostu tak, że ten event dam mi tak na początku. Local event require event, żeby go nie ładować podwójnie, bo to jest niepotrzebne totalnie. I teraz będę potrzebował tego keyboard eventa. Local keyboard address. Keyboard address to jest bodajże adres klawiatury, a ja bym potrzebował char number. Czyli indywidualny numer danego przycisku na klawiaturze. Wiecie co, adres klawiatury chyba mnie średnio teraz interesuje, to będzie nic. Tutaj będzie char, czyli, dobra, zrobimy char. Tutaj zrobimy code. Player name równa się event. Pull key down. I teraz zrobimy coś takiego, że print char code player. To jest player name, tak, player name. I spoko, w sumie nas tyle interesuje. Ja tutaj muszę oczywiście zaindentować. Tutaj end funkcji zamknięcia. Ctrl+S. Zobaczymy, na ile to się spisze. O, super. Char, code 32, code 115, code 32, code 115. Super. Czyli, że 115 to jest kod naszego S. Zrobię sobie jeszcze jakieś Q, które może ten program zabić. Ale w końcu tego nie zrobiłem. Może zrobimy to w kolejnym odcinku? I tutaj zrobię właśnie to S, 32, code 32, if. Code równa się 32, then, end. I w tym zrobię to, co pierwotnie nam... Zapisujemy, wychodzimy.
Nie zarejestrowało naszej strony. Wywalił się nam cały wątek. Chyba nam jakiś wire nie przeszedł. Zrobimy restart komputera i sprawdzimy program jeszcze raz. Czy coś nam nie przeszło? Zrobił się deszcz. Deszczu na razie nie chcemy. Nie lej deszczu, nie lej. Jest tam waluła. Czego nam brakuje? De facto wszystko powinno być w porządku, ale on jakby się tak zawiesił. Spróbuję zrobić takie jeszcze jedno obwarowanie, że tuż po starcie zamkniemy drzwi po prostu. Local red component redstone. I tutaj zrobimy po prostu red set output side stop 0. Wyłączymy po prostu tuż po uruchomieniu programu. Zrobimy, że nasz redstone zostanie odłączony. I tutaj też to podmienię na red po prostu. Skrótowo. Jak w Ameryce. Ctrl S, Ctrl W. Redstone waluła potrzebuje uruchomić. Teraz miałem sobie zamknięty. O, jest ten spacer i patrzcie. Otwieram się, zamykam się. Otwieram się, kapitalnie. Zdążę wejść. A, zdążyliśmy, super. I teraz wpisuję na guzik. Ale już ten drugi wątek, który powinien drzwi otworzyć, nie za bardzo się do tego zabiera. A może to nie jego wina? Może uda mi się zrobić jakąś funkcję, która będzie w stanie zostać wyzwolona. O, ok, get started. Reference manual. Function definitions, o super. Calls, definitions. Function F, body, end. Zrobimy sobie funkcję, która będzie nam otwierała drzwiczki. Zredukuje to ilość kodu, którego używamy. Zapobiegnie też sytuacji, kiedy kod jeden w danym miejscu działa, a w drugim miejscu już nie do końca. Function door operation. State redstone level równy 0, if state true redstone level równa się 7, and... Moja funkcja przyjmuje argument stan. W pierwszej linijce funkcji definiujemy moc redstone'a jako 0. Jeżeli stan wynosi prawda, to podnosimy ten stan do 7 i puścimy to na wyjście. W przeciwnym stanie stan wyniesie 0, więc to 0 też puścimy na wyjście. No i teraz wezmę te linijki, które pisałem niżej, które reagują z drzwiami. Red set output side stop redstone level and to jest jedna funkcja. I teraz potrzebuję zrobić drugą funkcję local function door open close door operation true os sleep 5 door operation false and i zrobimy tutaj po prostu door open close. To powinno nam jakoś to zunifikować. I zobaczymy, czy to będzie działało. Ctrl S, Ctrl W, redstone 2. Won't then accepted near redstone level. OK. Attempt to index global sites. A new value. Szósta linijka. Side stop, czyli side stop jakoś jest tutaj niewidoczne. Zrobimy local sites równa się require. W sumie dam to trochę wyżej. Dam to na przykład tutaj, local sites równa się require. Sites. OK. Ctrl S, Ctrl W. Działa czy nie działa? OK. Zobaczymy jak nasz guzik. Guzik nie działa. Old value 4. A spacja działa. Czyli wątek, który używa guzika jest jakoś mniej uprzywilejowany. Jakby to drugie miało większy przywilej. Nie do końca. Pamiętacie jak mówiłem, że będę potem żałował tego, że dodałem ten beep? Być może problem leży przy komputer beepie, gdzie nam funkcja dotąd nie dochodzi, bo być może to w jakiś sposób nie działa, ale to jest raczej mało prawdopodobne. To jest nasza spacja. To jest nasz guzik. Czyli po prostu komputer beep nie zadziałał. I patrzcie, coś co nam pokazało w Message of the Day jest jedną wielką ściemą. Czy częściowo, bo pewnie jakiegoś komponenta nie załadowałem, ale mam nadzieję, że to w jakiś sposób Wam pomoże i sprawi, że chociaż trochę zagłębicie się w Open Computers. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Więcej informacji o Open Computerze znajdziecie już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka.